Mural na Nowochódzkim Centrum Kultury malowaliśmy 12 dni. Mural ma powierzchnię powyżej 600 metrów kwadratowych. Zazwyczaj projektuje się, wykonuje się murale na ścianie frontowej, tak, gdzie mamy dobrą ekspozycję. Tutaj ekspozycja równie jest dobra, ale jest to tył, jest to tak jakby zaplecze. Projekt został wykonany przeze mnie, natomiast realizacja przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, głównie Wydziału Grafiki. Nazwaliśmy ten mural audiomuralem i projekt nawiązuje do dźwięku, do muzyki, do tańca, czyli do tego, z czym w mocny sposób jest związane Nowochódzkie Centrum Kultury. Tuż za ścianą znajduje się sala koncertowa, a sam mural przedstawia z jednej strony klawisze pianina, z drugiej strony suwaki, które znajdują się na mikserze. Mamy nadzieję, że będzie się tutaj malowało w Nowej Hucie coraz więcej. Mural malowało 20 osób, część z nich jest tutaj z nami. Oto oni. Krzysztof, Edyta, Dasza, Inga, Aleksander, Joanna, Weronika, Michał, Aleksandra, Ksenia. Anioły do mnie wysyłaj, zrób im kanapki na drogę. Wysyłaj do mnie anioły, anielskie piękności. Anioły do mnie wysyłaj, zrób im kanapki na drogę. Wysyłaj do mnie anioły, anielskie piękności. Pierwsza nasza rakieta wystartowała bodajże, o ile pamiętam, wkrótce po pierwszym starcie radzieckiej rakiety z tego Sputnika. Dostęp do literatury był bardzo skąpy. Robiło się rzeczy, o których pierwszy raz w życiu słyszałem. No, rakiety, no, pierwsze próby z rakietami. Postanowili zrobić pocztę rakietową. I na lotnisku w Czyżynach, na starym lotnisku, wzdłuż pasa startowego, ta rakieta miała wystartować na jednym końcu pasa startowego i wylądować na drugim. No ale jak zwykle w życiu to są różne niespodzianki. Do środka tej rakiety włożono takie koperty lotnicze, bardzo cieniutkie, żeby się ich dużo zmieściło. Poczta, specjalny stempel zrobiła, że to jest poczta, pierwsza poczta rakietowa. No i ta rakieta miała wystartować na jednym końcu i wylądować na drugim na spadochronie. No ale wiatr przyszedł i zniósł to cały ładunek. No i potem ogłosili konkurs. Kto znajdzie, to dostanie nagrodę. No i szukali wszyscy i po tygodniu się znalazła. To był wyjazd pod tytułem Zimowy poranek. W któryś dzień dali nam sygnał, że są warunki odpowiednie. No to zapakowaliśmy cały sprzęt na samochody. Pojechaliśmy na ten pobiednik. Tam się zainstalowało wszystkie te urządzenia. Rakietę się zamontowało na wyrzutnię. Odpaliło się rakietę, okazało się, że się spadochrony urwały. Za chwilę wpada tam taka pani starsza, pyta się, kto tu jest kierownikiem. Okazało się, że ta rakieta spadła tam gdzieś do tej wioski na pobiedniku, gdzie był jakiś inspekta i koło tego pana spadła. I ona się strasznie zdenerwowała, że ta rakieta mogła jej męża zabić.
początku naszym celem było cywilne zastosowanie rakiet do sondażu górnych warstw atmosfery. Snuliśmy różne projekty. Ktoś rzucił hasło, że warto by stworzyć naszego polskiego satelitę, sztucznego satelitę. Oczywiście była to melodia dalekiej przyszłości. Niemniej jednak takie pomysły nam chodziły po głowie.